Cześć! Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam troszeczkę o zawrotach głowy, dlatego że jest to bardzo często występujący problem u ludzi niemalże w każdym wieku. Bardzo często macie takich pacjentów, którzy przychodzą do Was i uskarżają się na akurat takie dolegliwości, ale rzadko kiedy o tym Wam mówią. Teraz powstaje pytanie, czy możemy coś z tym zrobić? I tak, i nie. Dlatego dzisiaj spróbujemy sobie to rozłożyć na czynniki pierwsze i sprawdzić, jakie mamy możliwości. Co to właściwie są zawroty głowy? Otóż z definicji jest to bardzo subiektywne odczucie, które wiąże się z takim uczuciem kołysania, wirowania, niestabilności. Czasami dochodzą do niego dodatkowe objawy, takie jak nudności czy wymioty. I dotyczy to bardzo dużej grupy ludzi, jak już wspomniałem. Mniej więcej po 18 roku życia cierpi na nie ponad 20 do 30% osób. Natomiast w wieku powyżej 65 lat będzie to już około połowa społeczeństwa. Oczywiście o zawrotach głowy możemy mówić jako o pojedynczych epizodach, które mają miejsce bardzo rzadko, bądź czasami tylko raz albo kilka razy na przestrzeni wielu, wielu lat. I tutaj najczęściej przyczyną są różnego rodzaju błędy dietetyczne, stres czy też po prostu przemęczenie. Jeśli mówimy o nawracających zawrotach głowy, no to sprawa robi się troszeczkę poważniejsza i tutaj przyczyn może być dosyć dużo. Zatem co zrobić, jeśli do naszego gabinetu przyjdzie pacjent, który uskarża się na zawroty głowy? Może nie zgłosił ich sam, po prostu dopytaliśmy o taką rzecz, a potwierdza, że faktycznie je odczuwa. Jak teraz odróżnić te, z którymi możemy coś zrobić, możemy próbować pacjentowi pomóc, a kiedy powinniśmy zwrócić uwagę na to, że przyczyna jest nietypowa i potencjalnie groźna i należy ją dokładnie zbadać? Mamy tutaj kilka takich czynników, po których można bardzo szybko się zorientować w tej sytuacji i nie wymagają one jakiegoś szczególnego klinicznego badania. Także pierwsze, co możemy zróżnicować, to odczucie, które pacjent ma. Jeśli odczuwa, że wiruje świat dookoła niego, wtedy będziemy mówili o przyczynach odśrodkowych, czyli związanych z naszym centralnym układem nerwowym. I tutaj najczęściej przyczyny leżą poza naszym zasięgiem możliwości i powinniśmy raczej takiego pacjenta pokierować w tej sprawie do lekarza. Pierwsze, o co możemy takiego pacjenta spytać, to jego uczucie wirowania. Jeśli nasz pacjent ma wrażenie, jakby to on wirował, to tutaj będziemy mówili raczej o zaburzeniach centralnych i takiemu pacjentowi przyda się raczej pomoc lekarska, prawdopodobnie wsparcie farmakologiczne, więc raczej rzeczy, które są poza zasięgiem leczenia fizjoterapeutycznego. Opcją numer dwa jest opcja, gdzie pacjent odczuwa coś zupełnie innego, czyli odczucie wirowania czy też niestabilności świata dookoła niego. Tutaj będziemy mówili o przyczynach obwodowych i tutaj już jest dosyć duża szansa na to, że faktycznie takiemu pacjentowi będziemy mogli pomóc. Więc kolejną rzeczą, o którą powinniśmy zapytać, jest czas trwania takich dolegliwości. Jeśli odczucia, które zgłasza pacjent, trwają kilkadziesiąt minut, a w każdym razie ponad godzinę, będziemy tutaj mówili o prawdopodobnej chorobie Meniera albo też o dosyć poważnych przyczynach, takich jak zapalenie ucha środkowego, jak przetoka przychłonkowa, czy też zapalenie nerwu przedsionkowego. W tych wszystkich sytuacjach dochodzi do powstania tych dolegliwości w przeciągu kilkunastu dni od ostatniej dosyć poważnej zazwyczaj infekcji albo zachodzi to z takim charakterystycznym kliknięciem, gdzie w dodatku takie symptomy z dnia na dzień rosną. Takich pacjentów również powinniśmy odesłać do lekarza, dlatego że czasami te dolegliwości są spowodowane nie tylko infekcją, ale też dosyć poważnymi patologiami, takimi jak chociażby nowotwory. W przypadku, kiedy pacjent nie przypomina sobie żadnej poważnej infekcji, nie jest do końca pewien, kiedy zaczął się jego problem i trwa on już jakiś czas, będziemy raczej podejrzewać chorobę Meniera.
Przy chorobie Meniera pacjent będzie jednocześnie zgłaszał pogorszenie się słuchu w jednym uchu. Bardzo często też będzie zgłaszać szumy uszne i po tym możemy poznać, że sytuacja faktycznie może wymagać też prowadzonej fizjoterapii. Fajnie by było, gdyby ona jednak jednocześnie była prowadzona razem z konsultacją i działaniem lekarza. A co powinniśmy zrobić, jeśli nasz pacjent zgłasza dolegliwości, które trwają tylko kilkanaście sekund, może najwyżej kilka minut? Tutaj zazwyczaj będziemy mówili o tematach, które nas bardzo mocno interesują, bo będą to problemy powiązane ze zmianą ułożenia ciała pacjenta. I to mogą być na przykład problemy oddechowe, więc tutaj musimy pacjenta poobserwować, czy też jak mówi, czy dzieli sobie zdanie na kilka wdechów i wydechów. Czasami można poobserwować też usta pacjenta, potrafią się robić dosyć sine, jeśli ktoś jest niedotleniony. I u takich osób dosyć łatwo będzie powiązać takie zgłaszane objawy akurat z zaburzeniami oddechowymi. Inna sytuacja może dotyczyć problemów z odcinkiem szyjnym kręgosłupa i tutaj zaskakująco często, pracując z pacjentami, którzy uskarżają się akurat na słabą ruchomość albo też ból w tym odcinku, naprawiamy jednocześnie takie zawroty głowy. Czasami sytuacja jest jeszcze troszeczkę inna, bo bardzo często diagnozowanym schorzeniem jest tak zwane BPPV. Co kryje się pod tym akronimem? Otóż są to łagodne, napadowe zawroty głowy, czasami nazywane też położeniowymi zawrotami głowy. Tutaj są one związane zazwyczaj z wolnymi otolitami, czyli takimi drobnymi kryształkami w naszych przewodach półgolistych w błędniku. Jeśli jest tam nieprawidłowe ciśnienie albo przesuwają się one w sposób nieprawidłowy, nasz mózg zbiera nieprawidłową informację i po prostu nie jest w stanie skoordynować tego, co widzimy i tego, jak czujemy się w przestrzeni, z tym, jaką informację dostaje z błędnika. Najczęściej taka sytuacja występuje w momencie, kiedy jesteśmy po paru drinkach. I w ten sposób, dodając dwa do dwóch, nasz mózg po prostu uważa, że jesteśmy lekko przytruci. Stąd pojawiają się właśnie nudności, wymioty, czasami drobne zaburzenia widzenia, czy też właśnie takie uczucie niestabilności podłoża i wirowania. W takim razie, co zrobić z pacjentami, u których podejrzewamy tą ostatnią przypadłość? Tutaj muszę Was troszeczkę zaszantażować. Także jeśli będziecie chcieli zobaczyć materiał o tym, jakie testy kliniczne wykonać i później jak takich pacjentów leczyć, musicie wykazać się zwiększoną aktywnością. Także czekam na dużą ilość Waszych łapek, komentarzy, wsparcia i subskrypcji. Tak wygląda sprawa. Na dzisiaj to już wszystko. Cześć.